Kto nie ma Facebooka, ten nie istnieje. Słyszeliście takie powiedzenie? Patrząc na statystyki użytkowników social media w Polsce, aż dziw bierze, ile osób korzysta z Twittera. Tych osób jest więcej niż ludzi korzystających z Instagrama. Z social mediów korzystają również politycy i idealnie zdają sobie sprawę, jak potężne jest to narzędzie. Witajcie w kolejnym odcinku Gigantów Technologii, gdzie sprawdzimy, jak politycy wykorzystywali social media dla swoich własnych celów. Absolutnym mistrzem świata w tej dziedzinie jest Donald Trump, obecny prezydent USA, który praktycznie od początku kampanii prezydenckiej zalewał sieć postami na Twitterze, dzięki którym był poza zasięgiem manipulacji ze strony tradycyjnych mediów. On sam przyznaje publicznie, że gdyby nie to, nie zostałby prezydentem. Udało mu się to i zyskał dostęp do prezydenckiego konta, którym wcześniej posługiwał się jego poprzednik. Podczas transferu lajków nastąpił błąd, w wyniku którego osoby, które kiedyś śledziły te konto, ale zaprzestały, zostały zmuszone do ponownego śledzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że problem dotyczył zaledwie 500 tysięcy z niemal 19 milionów obecnie aktywnych użytkowników. Jego poprzednik, czyli Barack Hussein Obama, wykorzystał głównie magię Facebooka oraz Twittera, MySpace'a, ale także i YouTube. Wygrał w ostatecznym starciu, a jego przewaga była zauważalna nie tylko w sondażach. Jego konto na Facebooku miało 29 milionów lajków, gdy konto rywala polubiło jedynie 7,9 miliona użytkowników. Jedynie. Podobnie miała się kwestia na Twitterze i innych mediach społecznościowych. Warto podkreślić też, że strona internetowa pierwszego czarnoskórego prezydenta USA w historii była prowadzona przez Chrisa Haggesa, czyli jednego ze współzałożycieli Facebooka. Tym, który nie porzucił swojego dziecięcia, był Mark Zuckerberg, służący w 2004 roku dla Johna Kerry'ego podczas kampanii prezydenckiej jako organizator terenowy. W tym samym roku świat ujrzał idealne narzędzie polityczne, które polega na zachowaniu ciągłego kontaktu i możliwości organizowania się z wyborcami. Kerry przegrał, ale warto podkreślić, że w stosunku 50,7% do 48,3% przeciwko młodemu Bushowi, co wzbudziło zresztą niemało kontrowersji. Gdybyśmy mieli mówić o naszym podwórku, to nie znaleźlibyśmy wielu takich przykładów poza nielicznymi wyjątkami. W zasadzie nasz obecny prezydent zdaje się, że jest jednym z niewielu polityków z PiSu, który zamiast olewać lub walczyć z internetem, postanowił go wykorzystać, co wyszło mu politycznie na korzyść. O ile PiS dominuje w tradycyjnych mediach w walce o czas antenowy, o tyle w internecie nie jest już dominantem, co pozwoliło zostać zauważonym, delikatnie mówiąc, dla takich osób jak Janusz Korwin-Mikke czy Paweł Kukiz. Nasz obecny prezydent często streamuje live'y z ważnych wydarzeń czy swoich przemówień. W przypadku Janusza Korwina-Mikkego warto jednak zauważyć, że zaangażowanie odbiorców znacznie się zmniejszyło. Jest to prawdopodobnie spowodowane albo obniżeniem zainteresowania społeczeństwa jego partią, albo sam Facebook ogranicza zasięgi postów Janusza Korwina-Mikkego. A może Mikki? Hej, dzieciaki! To ja, myszka Miki! Nieważne, wiecie, o kogo chodzi. Jaki jest morał? Chociaż zasady w sieci podkreślają wagę anonimowości, to osoby publiczne powinny zapomnieć o takim pojęciu. Media społecznościowe i różne tajemnicze wycieki stały się przyczyną wielu afer. Do tego każda wpadka może zostać udokumentowana w postaci całego zbioru memów, gifów i innych wymyślnych form sztuki. Jak to mówią, aniołkowi lekko białym być, ale diabła trudno mydłem myć. Na pewno potęga mediów społecznościowych jest już znacznie większa niż tradycyjnych form przekazu. To by było na tyle w tym odcinku Gigantów Technologii. Jesteśmy świadomi tego, że nie jest to do końca odcinek o samych gigantach technologii, a raczej o gigantach, którzy wykorzystują pewien dział technologii do promowania swoich własnych celów, a także przedsięwzięć. Jednakże w pewien sposób jest to połączone. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmiku. Pamiętajcie, żeby kliknąć przycisk dzwoneczka, aby być na bieżąco z naszymi produkcjami. W opisie macie również ciekawe propozycje odnośnie naszych kolejnych artykułów na stronie. Trzymajcie się, cześć!